Indie wprowadzają zakaz kryptowalut. Chiny banują kryptowaluty. Chiny wyłączają prąd górnikom. Elon Musk sprzedaje Bitcoiny. Donald Trump mówi, że Bitcoin to oszustwo. Wysyp bad newsów oraz fake newsów nabrał dosyć dużego rozpędu, który bardzo zbija cenę Bitcoina. Czy oni celowo chcą zabić Bitcoina, czy tylko zbić jego cenę, żeby odkupić taniej? Zapraszam na dawkę informacji. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony i przychodzę do Was dzisiaj z nowym filmem. Chciałem Wam pokazać, jak wpływają bad newsy, fake newsy na cenę bitcoina, a jak wpływają dobre newsy. Przeglądniemy sobie ruchy cenowe i zobaczymy, co ostatnio działo się w świecie kryptowalut, a dzieje się cały czas bardzo, bardzo dużo. I niestety wpływ tych bad newsów jest dużo większy niż dobrych wiadomości. I przypomina mi to trochę sytuację z początku 2018 roku, kiedy zaczęła się Bessa po szczycie Bitcoina na poziomie 20 tysięcy dolarów, który miał miejsce w grudniu 2017 roku. Wtedy była analogiczna sytuacja. Chiny banowały Bitcoina, Indie banowały Bitcoina, wychodziło bardzo dużo bad newsów, bardzo dużo fake newsów. A te nawet bardzo, bardzo dobre wiadomości, które wychodziły, nie wpływały za bardzo na cenę całego rynku kryptowalut. A dzisiaj, tak jak widzicie, mamy czerwono na całym praktycznie rynku kryptowalut. Bitcoin kosztuje 37 131 dolarów i jest na 1% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. ETH jest prawie na 5% minusie, Polkadot 5%, BNB prawie 2%, Dogecoin 5%, Cardano ponad 4% i wszystko praktycznie jest na czerwono. Wczoraj mieliśmy ładny skok bitcoina, ładną pompkę cenową, ale potrwała ona bardzo krótko i szybko bitcoin wrócił na swoje niskie poziomy. A dlaczego była ta pompka, powiem Wam trochę później. Bo wczoraj też wyszły dobre newsy, jeżeli chodzi o cały świat kryptowalut. Jak wejdziemy sobie na coinmarketcap.com, to możemy zobaczyć, że nawet w ciągu ostatnich 7 dni praktycznie wszystkie projekty potraciły, niektóre tylko bardzo nieliczne mają wzrosty w ciągu ostatnich 7 dni. Na przykład Solana 6% wzrost, WBTC niecały 1%, Kusama 15%, Algorand prawie 2%, a tak to praktycznie wszystko jest na czerwono. Teta Fuel 31% oraz AMP 74. Ładną pompkę zaliczył AMP w tym czasie, kiedy wszystko leci. Oczywiście Chili z 27% na plusie, ale tak to większość mamy na minusie. Dominacja Bitcoina nieznacznie urosła i jak możemy zobaczyć na przybliżeniu w ciągu niecałego miesiąca, gdzie dominacja wynosiła już 40%, urosła o Prawie 4% dzisiaj wynosi 43,69%. Ale tu powiem Wam, z dominacją to ja się trochę nie dziwię, ponieważ jak sobie rozłożymy wykres, żeby było widać też Hossę z 2017 roku, to tam mieliśmy spadek z 86%, bardzo duży spadek na poziom 64%, później lekki wzrost, znowu ogromny spadek, bardzo szybkie spadki na poziomie 37%, lekko ponad 37%. Ale następnie też mieliśmy dosyć duże odbicia i tutaj wcale nie był szczyt hossy, tylko szczyt hossy był gdzieś w tym miejscu, gdzie Bitcoin miał dominację na poziomie 43, lekko ponad 43%. Także zobaczcie ile tych korekt powrotnych, ile tych górek było zanim nastąpił koniec hossy. W tym momencie mieliśmy jeden tak naprawdę duży spadek dominacji Bitcoina, jedno tylko odbicie i z powrotem mamy Spadek w długim okresie czasu i wcale nie powiedziane, że ta dominacja jeszcze urośnie o jakieś 20%, 15% i następnie spadnie drastycznie, tak jak robiła to w 2017 roku. Ale oczywiście dom dominacja Bitcoina nie jest wyznacznikiem początku, końca czy środka hossy. Jednak, jak sobie popatrzymy na wykres do tyłu, to możemy mniej więcej zrozumieć, że takie rzeczy jak dołki i górki pojawiają się cały czas. Przejdźmy teraz do wszystkich bad newsów. Może nie do wszystkich, ale do kilku wybranych, jakie pojawiły się ostatnio. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. A już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących. I na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej Bitbay oraz na Największej giełdy na świecie, Binance, znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jeden z pierwszych bad newsów, jaki wyszedł, to: Indie zaproponują zakaz kryptowalut, karanie górników oraz handlowców. Ustawa, jedna z najsurowszych na świecie, jest to polityka przeciwko kryptowalutom. Kryminalizuje posiadanie, emitowanie, wydobywanie, handel i transfer kryptowalut. Powiedział urzędnik, który ma bezpośrednią władzę na temat planu, który rzekomo chcieli prowadzić urzędnicy z Indii. Jak możemy zobaczyć, u góry strony nios wyszedł 15 marca tego roku. I jak przejdziemy sobie na Trading View, wykres w interwale 4 godzinnym, znajdziemy sobie 15 marca. Mamy tutaj 15 marzec godzina 5 rano, przez dosłownie. Jeden dzień bitcoin spadł o ponad 12%. Po tym wszystkim widać, jak rynek kryptowalut jest zmanipulowany, jak jest jeszcze mały. Jak po, jednym takim, jak po jednej takiej wiadomości, bitcoin może polecieć aż o ponad 12% w ciągu jednego dnia. 18 maja Chiny rozszerzają zakaz kryptowalut na banki oraz firmy płatnicze. Chiny zakazały instytucjom finansowym i firmom płatniczym świadczenia usług związanych z transakcjami kryptowalutowymi. Przejdźmy sobie na TradingView, zobaczmy, gdzie jest 18 maj i możemy sprawdzić, 18 maja godzina powiedzmy 10 rano wyszedł news. Przez jeden dzień mieliśmy spadek o 23 ponad 23%. Jak zwykle, manipulacja ze strony chińskiej. Na początku 2018 roku było dokładnie to samo. Oraz kolejny bad news ze strony chińskiej. Czy potężna awaria zasilania w Chinach spowodowała krak bitcoina do 50 tysięcy dolarów? Jest to news z 19 kwietnia. Jak możemy przeczytać w tym artykule, Popularny analityk kryptowalut Willy Woo zauważył, że raporty identyfikujące przerwy w dostawie prądu zostały opublikowane pod koniec zeszłego tygodnia, a przerwy w dostawie prądu miały miejsce w celu ułatwienia inspekcji bezpieczeństwa w odpowiedzi na niedawną powódź w lokalnej kopalni węgla, w której 21 górników zostało tymczasowo uwięzionych pod ziemią. Czy to był kolejny powód? Nie wiem, ale popatrzmy, jak zachowała się cena bitcoina 19 kwietnia. Mamy 19 kwiecień i możemy sobie zaznaczyć, przez dosłownie jeden dzień bitcoin poleciał o ponad 7%. Przez kolejnego bad news'a. Kolejnym bad news'em jest oczywiście Elon Musk, który zakomunikował, że Tesla sprzedaje 10% swoich bitcoinów i wyjaśnia tu dlaczego. Na początku tego roku Tesla kupiła bitcoinów o wartości 1,5 miliarda dolarów, dodając ogromne zaufanie do świata kryptowalut. Dyrektor finansowy Tesli, Zachary Kierkholm, powiedział, że firma będzie nadal utrzymywać bitcoiny przez długi czas i potwierdził zaangażowanie Tesli w kryptowaluty, a jednak nagle ogłosili, że sprzedają 10% bitcoinów. Elon Musk powiedział, że decyzja Tesli o sprzedaży bitcoinów była tylko alternatywą dla trzymania gotówki w bilansie. Ten news wyszedł, jak możemy zobaczyć, 28 kwietnia. Przejdźmy sobie na TradingView, i w tym miejscu mamy 28 kwietnia. Możemy zaznaczyć sobie i sprawdzić. Przez jeden dzień Bitcoin poleciał kolejne ponad 7%. Ostatnim też dosyć zaskakującym newsem był on dosłownie dwa dni temu. Było to, że Donald Trump nazywa bitcoina przekrętem wobec dolara. Bitcoin po prostu wydaje się oszustwem, powiedział Trump. Nie podoba mi się to, ponieważ to kolejna waluta konkurująca z dolarem. Dodał, że chce, aby dolar był walutą światową. Przejdźmy sobie na datę. News wyszedł w nocy z 7 na 8 czerwca. Weźmy sobie nawet w tym miejscu, jak możemy zobaczyć bitcoin po takim newsie od Donalda Trumpa. W jeden dzień polecał, poleciał o 12,5% w dół. Kolejna akcja Chin to oczywiście największe chińskie giełdy kryptograficzne, zablokowane przez, przed wyszukiwaniem w internecie oraz mediach społecznościowych. Huobi, OKX i Binance, jedne z największych na świecie giełd kryptowalut, które powstały w Chinach i skupiają się na chińskich inwestorach i traderach, zostały zablokowane przez najpopularniejsze w, kra w kraju. Wyszukiwarki internetowe i platformy mediów społecznościowych. Baidu, najczęściej używana wyszukiwarka w Chinach i odpowiednik Sogo wraz z podobną do Twittera platformą Weibo i podobną do Kuory Zihu Zaczęły blokować słowa kluczowe Huobi, OKX i Binance jako ostatnie wyszukiwane hasła zarówno w języku chińskim, jak i angielskim. News ten wyszedł 10 czerwca. Przejdźmy sobie na TradingView. Mamy 10 czerwca przez Jeden dzień Bitcoin poleciał o prawie 7%. Na to również nałożyła się wiadomość: hashrate spada, ponieważ chiński zakaz kopania kryptowalut rozszerzył się na więcej prowincji. Chińskie restrykcje wobec branży kryptowalutowej trwają, a rządy prowincji Xinjiang i jakiejś tam innej dołączają do Mongolii Wewnętrznej w zakazie kopania kryptowalut, co prowadzi do znacznego spadku hashrate. Jak łatwo możemy zobaczyć jak wpływają bad newsy na świat kryptowalut? Mamy, to nie, są oczywiście, to nie są oczywiście wszystkie bad newsy, ale kilka wybranych. Mamy spadki po minus 12, minus 7, minus 7, minus 23, minus 6 oraz minus 12,5. Czyli te spadki są dosyć, dosyć znaczne. A zobaczmy teraz, jak wpływają dobre newsy na świat kryptowalut. A ostat w ostatnim czasie. Też ich jest naprawdę sporo. Pierwszym takim dobrym newsem to jest to, że Indie podobno porzucą program zakazu bitcoina na rzecz klasyfikacji aktywów. Jak możemy przeczytać w tym artykule, który wyszedł wczoraj, czyli 10 czerwca, w Indiach może w końcu odwrócić się fala kryptowalut, ponieważ raporty wskazują na łagodniejszą postawę rządu wobec kryptowalut. Według raportu The New Indian Express w czwartek wrogie stanowisko rządu wobec Bitcoina wydaje się zmierzać w kierunku bardziej zdroworozsądkowej polityki regulacyjnej dla kryptowalut. Według wewnętrznych źródeł cytowanych przez publikację, władze zrezygnowały z wcześniejszych planów całkowitego zakazu korzystania z Bitcoina na rzecz klasyfikacji kryptowalut jako alternatywnej klasy aktywów. Rada Papierów Wartościowych i Giełd Indii będzie miała podobno nadzorować regulacje dotyczące kryptowalut w kraju we współpracy z Ministerstwem Finansów. Te wewnętrzne źródła twierdzą również, że parlament będzie debatował nad kompleksową ustawą regulacyjną podczas sesji monsunowej rozpoczynającej się w lipcu. Panel ekspertów utworzony przez Ministerstwo Finansów podobno bada protokoły dotyczące regulacji kryptowalut, a jego odkrycie może stanowić część obrad parlamentarnych w przyszłym miesiącu. Rynek bardzo dobrze zachował się po wyjściu tego newsa. Jak sobie przybliżymy na wczorajszy dzień, to możemy zobaczyć, że mieliśmy lekkie odbicie. Jak sobie przybliżymy wykres, żebyśmy widzieli wczorajszy dzień, to widzimy, że świeczka dosyć ładnie poszła do góry. była Zakończyła się gdzieś w tym miejscu <laughs> na wysokości 38 495 dolarów, ale bardzo szybko odreagowała i cena z powrotem zaczęła spadać. Kolejną dobrą wiadomością również z wczoraj czyli z 10 czerwca a mianowicie Stablecoiny nie są aż tak radykalne mówi urzędnik Banku Anglii jednak nie wszyscy w świecie finansów są tak zaniepokojeni nowe przemówienie wygłoszone na konferencji przez Christine Segal-Knowles dyrektora wykonawczego do spraw infrastruktury rynku finansowego Banku Anglii nosi tytuł Co stare znów jest nowe. I ma na celu złagodzenie emocji i wzburzenie towarzyszącego temu problemowi. Ograniczając swoją uwagę do stablecoinów, które są przeznaczone do wykorzystania w płatnościach, pani dyrektor twierdzi, że regulatorzy finansowi doskonale wiedzą, co jest wymagane, aby zapewnić, że prywatne pieniądze są wystarczająco bezpieczne i stabilne do użytku publicznego. Rynek oczywiście w ogóle nie zareagował na te informacje, tak jak pokazywałem wam przed chwilą na TradingView. Oraz kolejną dobrą wiadomością było to, że Meksyk również chce wskoczyć do pociągu kryptograficznego, gdy Salwador legalizuje bitcoina. Ten ruch następuje po śladach Salwadoru w uznaniu statusu prawnego środka płatniczego bitcoina. Podobne instytucje przyszły z Paragwaju na początku tego tygodnia, a teraz Meksyk śpieszy, aby wskoczyć na pokład i zalegalizować krypto. Przedstawiciel rządu federalnego Meksyku Eduardo Murat Chinoisa ogłosił na Twitterze, że podejmie działania mające na celu przyspieszenie adopcji Bitcoinów i kryptowalut w tym kraju. Będę promować i proponować ramy prawne dla monet kryptograficznych w niższej izbie Meksyku, powiedział Eduardo wyraźnie wspominając o Bitcoinie w Twitch. I jak widzimy, ten news wyszedł 9 czerwca. Przejdźmy sobie na TradingView. Weźmiemy znowu. Sprawdzimy od 9 czerwca mamy od 2 rano przez jeden dzień bitcoin urósł o 18,5%. Bardzo ładny wzrost mieliśmy na bitcoinie po tych newsach, ponieważ to nie był jedyny news w tym dniu. I zaskakująco dzisiaj wyszedł news, że Teksas pozwoli bankom stanowym na przechowywanie bitcoinów. Departament Bankowości Teksasu wydał dziś zawiadomienie potwierdzające, że banki państwa mogą przechowywać kryptowaluty w imieniu klientów, pod warunkiem, że mają odpowiednie protokoły w celu przestrzegania prawa. Zawiadomienie daje zainteresowanym bankom możliwość przechowywania kopii kluczy prywatnych, a nawet akceptowania przelewów kryptowalut do portfeli kontrolowanych wyłącznie przez banki. Mogą również współpracować ze stronami trzecimi w celu świadczenia takich usług, co więcej banki posiadające uprawnienia powiernicze mogą oferować usługi powiernicze, co oznacza, że mają wobec klienta pewne zobowiązania prawne, w tym przechowywanie aktywów w bezpiecznym miejscu i zwracanie ich w stanie nienaruszonym na żądanie. Również bardzo dobry news, jednak który wyszedł 10 czerwca, jednak od tego momentu cena Bitcoina zaczęła spadać. Kolejny dobry news to to, że globalny komitet bankowy za zaczyna traktować bitcoina poważnie. Jak możemy przeczytać w tym artykule, bitcoin osiągnął poziom 38 250 dolarów o godzinie 11 w Londynie, po tym jak globalny regulator bankowy Komitet Bazylejski zaproponował surową kontrolę kapitału dla banków, pokazując, że teraz traktuje bitcoina bardzo poważnie. Ta propozycja zobowiązywałaby banki, które oferują programy inwestycyjne z bitcoinem, do odłożenia wystarczającej ilości pieniędzy, aby w pełni pokryć wszystkie straty klientów na bitcoinie. Pokrycie powinno wynosić 1250%, ponieważ bitcoin znajduje się w kategorii najwyższego ryzyka. W ten sposób regulator wykazywał, że branża bankowa bardzo poważnie traktuje teraz bitcoiny i inne aktywa kryptograficzne. News wyszedł 6 czerwca. Ale jak widzimy, nie za bardzo wpłynął on na rynek kryptowalutowy. Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo dobrej wiadomości, a mianowicie MicroStrategy wpompuje 500 milionów dolarów więcej w bitcoina po 50% krachu. Firma poinformowała, że pożyczy około 500 milionów dolarów w formie uprzywilejowanych, zabezpieczonych papierów dłużnych. W czasie, gdy flagowa kryptowaluta jest o ponad 50% poniżej swojego all-time high, wszystkie wpływy zostaną wykorzystane do pozyskania dodatkowych bitcoinów. Sailor, firma oprogramowania biznesowego z siedzibą w Virginii, ogłosiła we wtorek, że sprzedała 500 milionów dolarów w wysoko dochodowych obligacjach, czasami znanych jako obligacje śmieciowe z roczną stopą zwrotu ponad 6% i terminie zapadalności. W 2028 roku. Bardzo dobra wiadomość ze strony MicroStrategy. Oni cały czas kupują bitcoiny, cały czas ładują się w krypto, a nie wierzę, że takie instytucje ładowaliby tyle pieniędzy w krypto, jeżeli spodziewaliby się spadków, dalszych dużych spadków na bitcoinie. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, jak zachowuje się rynek podczas takich bad newsów oraz dobrych wiadomości? ze świata w stronę kryptowalut jak widzimy spadki są bardzo duże wzrosty są bardzo małe mieliśmy jeden dosyć duży wzrost na poziomie 18,5% jednak przy tych spadkach to jest bardzo mały pikuś tu chciałem wam zaznaczyć że oczywiście nie wymieniłem wszystkich złych wiadomości wszystkich fake newsów wszystkich bad newsów które się pokazywały tylko kilka wybranych. Tak jak wspomniałem na początku filmu, bardzo mi to przypomina sytuację z początku 2018 roku. Wtedy, właśnie tak samo, bardzo mocno rynek reagował na złe wiadomości. Cena bardzo mocno była zbijana i bardzo słabo reagował na dobre wiadomości, a w pewnym momencie nie reagował wcale. To niekoniecznie musi być wyznacznikiem, czy hosta się kończy, czy się nie kończy, ale warto mieć to na uwadze i obserwować, jak zachowuje się rynek, bo to właśnie pokazuje, czy na rynku panuje strach, czy na rynku panuje euforia? Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.